Dzień dobry, witajcie po dwutygodniowej przerwie, a tygodniowej przerwie od nagrywania, bo w zeszłym tygodniu nie pojawił się materiał, także za co serdecznie przepraszam, ale niezależna sytuacja ode mnie wynikła. Znowu organizm mi trochę odmówił posłuszeństwa, miałem małe problemy zdrowotnościowe, dlatego też nie pojawiło się nagranie, nie byłem w stanie coś wam sensownego nagrać, powiedzieć. Dlatego na początku spieszę właśnie z wytłumaczeniem się z tej zaistniałej sytuacji, że tydzień temu nie mieliście podglądu, co się u mnie dzieje. Dzisiaj postaram się nadrobić te zaległości. Zaczynam, tak jak widzicie, od pokazania tego miotu szyszylowego, który we wcześniejszym nagraniu był tłem. Dlatego to robię, bo powiem wam szczerze, spotkał się on z wieloma zapytaniami, ten miot. Kiedy są urodzone, jakie tutaj jest pochodzenie, coś więcej na ich temat. Także chcę wam pokazać je dzisiaj, bo jeszcze chyba ostatni raz już będą z matką, bo wczoraj zostały zatatuowane. Zresztą podobnie jak inny miot grudniowy szynszyli i to są zatatuowane na grudzień. Nie jak wielokrotnie jest ten proceder, tak jak wam mówiłem, stosowany, że króliki z grudnia są tatuowane, czy też z listopada na styczeń. Te są rzetelnie na grudzień. Spieszę wam już z przypomnieniem, czy też podaniem numerków, jakbyście byli ciekawi potem ewentualnie, co ich losy dalej się dzieją. Ich numerki zaczynają się od 12, 3, 8 do 12, 3, 14, jeżeli dobrze pamiętam. Pierwszych dwóch, czyli 8 i 9, są bracia. Chłopaki dwa są tylko w tym miocie. 10, 11, 12, 13, 14 są samiczki, bo 5 dziewczyn i dwóch chłopaków było. Także zatatuowane, przygotowane do odsadzenia, bo jak widzicie, już są całkiem fajnie wyrośnięte króliki. Męczą to matkę. Nawet mam taki krótki filmik, zrobiłem nagranie, jak jeszcze ją tam powoli doiły, piły to mleko z niej. I to jest moja stara samica M167-5288. Stosunkowo stara, nazwijmy tak. Półtora roczna samica, trzeci miod w jej życiu. Ojcem ich jest samiec od pana Jarka Malinowskiego, A4-3388, ten co zdobył wicechempiona w Boguchwale w młodych samcach. Tak naprawdę on tutaj jest ojcem praktycznie wszystkich tych szynszyli, jakie mam z tego roku oczywiście, ale już go nie ma, pojechał do Małopolski. Mam nadzieję, że się nie obrazi, jak powiem, do Pawła Nowaka. On go ode mnie wziął. Stwierdziłem, mówię, bierz, kurczę, tutaj narodził tych dzieci, na zostawiał materiału, nie ma co, żeby u mnie długo siedział. Zostawił takie towarzystwo. Sympatyczne króliki, jak widzicie. Sosna im fajnie idzie, igiełki sobie podjadają. Żywienie ich jest takie same jak w przypadku szarych, do których potem przejdę, tego miotu oglądanego w poprzednich materiałach. Jedyna różnica w stosunku do tych zeszłotygodniowych czy też wcześniejszych żywień, ale to zarówno dla nich, jak i dla tamtych, do których dotrę, to zacząłem dołączać do tej mieszanki zbożowej, bo tak jak widzicie, w tym jednym korytku, co ten jeden siedzi, są same granulki lapiny, a w drugim korytku, gdzie jest zboże, nie wiem, czy będzie widać, o, nabrudziły, jest ten drugi granulat farpaszu, który wam mówiłem, że potem powoli te króliki zaczynam przyzwyczajać do tego. No, troszeczkę wcześniej zacząłem, bo tych maluchów szynszylowych w takim podobnym wieku trochę jest, tam te szare, więc mówię, wcześniej całą tą drużynę zacznę przestawiać na te inne żywienie. Odnośnie szynszyli, bo akurat nimi dysponuję pod ręką, można to tak powiedzieć, tutaj mam w tym pomieszczeniu, ale i trochę też się stosunkowo narodziło ich. Kolejny miot, który jeszcze mam do zatatuowania, bo to jest w podobnym wieku, ale już wczoraj je tatuowałem wieczorem. Już miałem trochę późno, więc nie chciałem dłużej ich męczyć. O, jeszcze tu wam kilka słów wspomnę. Zobaczcie, wczoraj były tatuowane. Jaki to jest plus według mnie tatuowania przy matce? Zaraz mamuśka powylizywała tłuszcz, powylizywała ból, jak ewentualnie tam troszeczkę krwi poleciało. I zaraz na drugi dzień, nawet nie minęło 12 godzin tak naprawdę i te króliki już zupełnie inaczej się zachowują, już tam cyferki w uchu widać. Zaraz są takie bardziej żwawsze. A jakby siedział sam, taki większy zatatuowany, to myślę, że spokojnie ze 2 dni by dochodził do siebie po takim zabiegu tatuowania, by go to bolało, nie byłoby komu ukoić ran. A tak mamuśka się całą sprawą zajęła. Tutaj jest moja samica M167-1368, samica styczniowa z jej pierwszym miotem, również szynszylki. I te są tydzień młodsze od tych wcześniej pokazywanych, po tym samym ojcu. Również, tak jak widzicie, już wczoraj zostały zaopatrzone w tatuaże i ta sama sytuacja. Mamuśka zaraz powylizywała i maluchy są żwawe, biegają po klatce, chętnie już pobierają paszę.
I ta sama sytuacja, ten sam ojciec, czyli samiec od pana Malinowskiego i ta sama sytuacja. Tu mamy 7 sztuk również, 2 chłopaków i 5 dziewczyn. No i także powtarzalność całkiem po tym samcu wyszła. A ta samica i tak jest z podobnej linii tak naprawdę do tej majowej, czyli do tej 5288, bo tam mają tych wspólnych przodków, tak jak wiecie, te szenszyle wszystkie wyciągnąłem z jednej takiej rodzicielskiej linii samicy od pana Malinowskiego, samca od pana Sadowskiego. Także w ich genach płynie tylko ta jedna krew. Tych samic już troszeczkę się przez te lata ostatnio zmieszały, jakieś tam dodatki, ale cały czas ta baza jest ta sama. No i tak jak widzicie, no tych szynszyli, powiem wam szczerze, nadspodziewanie jest, bo tak jak mówiłem, miał być temat już pomysł likwidacji, pomysł zakończenia z tymi szynszylami. A one, powiem wam szczerze, one wszystkie połapały po jednym kryciu. Jeden tam, tak jak ja mówię, jak czegoś człowiek bardzo tak nie chce, czy też mu bardzo tym nie zależy, to się zupełnie inaczej układa, lepiej to wszystko idzie. A jak na czymś zależy, będziesz się starał, to będzie cały czas pod górkę. No i w związku z tym zaraz przejdę do kolejnego tematu, bo mamy już 2/3 stycznia za nami, czyli co by nie było, no 2/3 tego nowego roku, przepraszam, początku nowego roku, miesiąca pierwszego za nami. No i mogę już dokonać takiego wstępnego podsumowania tego stycznia, mimo że zostało jeszcze 10-11 dni, ale w związku z tym tego dokonam, bo ja już wiem na tym momencie, na tym etapie tego miesiąca i śmiało mogę powiedzieć, bo tak jak wiecie, na tym kanale swoim mówiłem, że hodowla królików to nie tylko są wzloty, sukcesy, jakieś same powodzenia, ale również i upadki, i niepowodzenia, i problemy. Tylko powiem wam, tak jak wam już wielokrotnie mówiłem, dużo osób się nie chce do tego przyznać. Uważają, że tylko same dobre rzeczy się dzieją w hodowli. Nie ma złych sytuacji, nie ma chorób, nie ma problemów z wykotami, nie ma problemów z samicami. A ja mówię otwarcie, że są. I dlatego też do tego dążę, że ten styczeń, który jest 20 dzisiejszego dnia, podsumować już mogę jako najgorszy styczeń w historii hodowli królików, jaka mnie dotyczy. Bo tak złego stycznia, tak złego początku roku, ja nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek miał. Nie bóję się tego ubrać w słowa, że jest to tragiczny i zaczyna się tragicznie ten rok. Tragicznie się tamten kończył, tak jak chyba mówiłem, bo było bardzo problem z małymi. I również tragicznie się ten zaczyna. I już ta sytuacja, wiem, że nie ulegnie zmianie, bo nie ma z czego ulec zmianie, bo już nie mam na styczeń samic do wykotu. I powiem wam szczerze, styczeń zamykam z liczbą, żeby nie skłamać, bo tylko szaraki się rodziły, bo szynszyle są grudniowe. Z liczbą bodajże 20 albo 25 młodych narodzonych. Jaka jest? To jest liczba narodzonych. Aż musiałem wziąć głębokie wzdechnięcie powietrzem, brzydko mówiąc. Wzdechnięcie powietrzem, ale to zabrzmiało. Dobra, mniejsza o to. Wiecie, co chciałem wam przekazać. Głęboki wdech, o, widzicie, jak się mówi z głowy, to człowiek czasem głupotę potrafi naprawdę palnąć. Wiem, że będzie to ciężki sezon, wiem, że będę miał naprawdę problem, żeby tutaj coś sensownego skleić, ale mimo, że jestem naprawdę to sytuacją bardzo zniesmaczony, nie podoba mi się to, no to wiem, że nie mam na to wpływu. Między znajomymi, no, co by nie ukrywać, żalę się, no, bo jak to można inaczej nazwać, jak w tamtym roku w styczniu miałem 70 czy 80 młodych, a w tym będę miał 20. No ale jakoś muszę z tego wybrnąć. Mam nadzieję, że chociaż z tej 20 połowa będzie takich fajnych królików wystawowych. Cały czas liczę tutaj, że ten luty, marzec okażą się bardziej sprzyjające w mojej hodowli, no bo tak naprawdę cyrki się dzieją niesamowite. I w grudniu się działy, i w styczniu się działy z tymi samicami, z wykotami, samicami, które są z linii najlepszych matek, które przez ostatnie 5-6 lat naprawdę spisywały się na medal, to w tym roku nie wiem, co tu się dzieje, no ale się dzieje. No nie boję się tego powiedzieć, nie jest dobrze, bo dopytujecie mnie o młode, więc mówię, na pewno na ten moment będzie sytuacja taka, że młodych nie będę sprzedawał, bo po prostu ich nie mam. Muszę najpierw sobie uhodować określoną ilość pod kątem przyszłej hodowli, pod kątem przyszłych wystaw, żebym mógł się z kimś ewentualnie dalej dzielić. Ale na ten moment nie jest kolorowo. Mam 7 szarych młodych, takich większych. 4 to są te, co wam pokazuję w tych poprzednich nagraniach, czyli ten miot listopadowy. Mam 3 sztuki grudniowe, o których wam wspominałem. One są tam, bo tak jak ten miot nagraniowy, już jest tam przeniesiony, tamte klatki siedzą pojedynczo na kuwetach. Również tamte grudniowe 3 wybitne króliki
Bo wybitne pod tym kątem, że są naprawdę mega odchowane, więc tutaj na nich też pokładam jakąś nadzieję, bo to jest oczywiście linia czempiona, bo dużo tej linii czempiona i mam nadzieję, że ta linia czempiona przyniesie mi oczekiwany efekt, bo tak naprawdę te pierwsze mioty tutaj co listopad, grudzień, styczeń bardzo nie ciągnąłem w tym w wyciągnięciu tych genów czempiona i chyba będę musiał do tego wrócić, do tego podążyć, bo to są najbardziej sprawdzone i geny i chyba teraz troszeczkę pod tym kątem pokombinuję. No aczkolwiek jest niekolorowo, także od razu mówię, do sprzedania proszę mnie tutaj nie męczyć, brzydko mówiąc, bo nie będę miał na ten moment królików, to wszystko co się urodzi to zostawiam, bo powiem wam, jest jeden plus, to jest plus takiego rodzaju, że w tamtym roku jak miałem wysyp młodych, to człowiek podchodził do nich z automatu, rodził się to rodził, a w tym roku doceniam każdego malucha urodzonego, każdego malucha, który wyjdzie z puchu, który cieszy oko, także jest pewnego rodzaju no reset, czy też bo tak człowiek się troszeczkę rozleniwił. Było tego bardzo dużo, więc szło można powiedzieć maszynowo-taśmowo, a w tym roku doceniamy każdego urodzonego, fajnie wyglądającego królika. Także ja był już pewien moment, że już miałem ich serdecznie dosyć, naprawdę przychodzić tutaj, jak miot za miotem się wysypywały, te samice naprawdę dawały, brzydko mówiąc, ciała, ale już kolejny raz chyba w tej swojej hodowlanej historii przetrwałem i mam nadzieję, że przetrwam ten ciężki okres. I że ta hodowla, no wiadomo, że ta hodowla jakoś przetrwa, no lepiej, gorzej, mniej czy więcej królików. Matki jedynie stare zostaną, te, które będą najlepiej się sprawujące na przyszły rok. Ale jakoś idziemy, nie poddajemy się. Mam nadzieję, że będzie lepiej. No cóż, cóż mogę wam więcej powiedzieć? No tak jak wam mówię, no nie wierzcie do końca tym wszystkim innym, co to mówią, że u nich się nie dzieje źle, bo może u nich się dzieje lepiej niż u mnie. Może u nich się dzieje dużo lepiej niż u mnie, ale nie uwierzę w to, że jest jakakolwiek hodowla w kraju, czy też za granicą, u którego rodzi się 100 młodych, wychowuje się 100 młodych, wychodzi z gniazda i są super 100 młodych. Nie ma opcji, nie ma opcji. Taki daję wam przykład ogólnej liczby. No, u każdego mniejsze czy większe problemy są. U każdego mniej czy lepiej te samice odchowują, jedna wychowa mniej, druga. No wiecie, to są zwierzęta. Tak samo króliki. Nie wyjdzie ci miot 5, 7, 8 sztuk równych, mocnych królików. Zawsze się trafi coś słabszego, przychoruje, czy będzie trzeba samemu dokonać selekcji. Także no, tak wygląda życie hodowcy. Dobra, nie przedłużam. Troszeczkę wam pogadałem, jak wygląda ta sytuacja, nieciekawa, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Przenoszę się na tamto pomieszczenie, do wspomnianego miotu. Znowu słów kilka o nich. Zrobimy ważenie, tak jak wam mówiłem. To już będzie takie ważenie, musicie sobie przyjąć za 2 tygodnie mniej więcej, jakie te przyrosty były. No dobra, nie przedłużam, idziemy tam. Jesteśmy na kuwetach, tak jak wam wspominałem. Maluchy listopadowe są już tu przeniesione w pojedynkę, bo tam samica, tak jak wam też również mówiłem, zaczynała wykazywać oznaki, że już ma ich serdecznie dosyć. Dlatego siedzi tutaj rodzeństwo. W kolejności 11-3-1, 11-3-2, 11-3-3, 11-3-4 samiczka. Co do żywienia, to tak jak mówiłem przy okazji szynszyli, tamtych małych, dostają granulat lapiny, dostają tę mieszankę zbożową, czyli jęczmień, pszenżyto i zaczynają wprowadzać, tak jak widzicie, gruby granulat jest, czyli granulat farpaszu. Lepiej lub gorzej go jedzą, zresztą tak jak zawsze na samym początku, gdy go daję, bo jedne wolą lapinę, gdzie są mniejsze granulacje, inne wolą farpasz, bo i mam któryś tutaj to fajnie zjadał. Wczoraj wieczorem dosypałem, także widzę, że niektóre, albo są takie, co wolą zboże, tak jak tutaj zobaczcie, bo zostawał jeden, drugi rodzaj granulatu, a zboża nie widać. Cóż mogę wam tak, zanim je wyjmę na stolik, przeważymy, zobaczycie, jak wyglądają z perspektywy stoliku powiedzieć, to mogę powiedzieć, że ten 11-3-1, czyli ten, który od początku był najmniejszy, najsłabszy, powolutku chyba będzie zdążał w tym kierunku, że nie będzie nic z niego, brzydko mówiąc. Tak jak widzicie, to jedno ucho mu troszeczkę się kładło, teraz mu się dołamało drugie. Dołamało mu się w połowie, więc to nie jest jakaś tam straszna sytuacja, bo u tych młodych królików często takie, że one się łamie, potem one wstaje, jak nabiera mocy, ta chrząstka stawowa, wszystko się obleje, jest twardsze ucho, będzie lepiej to wyglądało, ale nie o ucho chodzi. Chodzi o cały jego wygląd. Zaraz zobaczycie, on, bo ja wczoraj czy przedwczoraj, tak sobie mniej więcej złapałem je na wadze, odstaje od reszty, coraz więcej zaczął odstawać. Dodatkowo widzę, że słabiej je od reszty. Nie je wcale, ale słabiej je, bo tak jak widzicie, wybiera zboże, nie wybiera granulek. Oprócz tego no, mają siano i marchewka. To jest standard, który mają od urodzenia, od momentu, gdy były z mamuśką. No ale na razie go trzymam, bo jak wam mówiłem, zostają wszystkie. Zobaczymy, jak już przyjdzie naprawdę za miesiąc, półtora,
O ile oczywiście dożyje do tego momentu. Taka sytuacja, że naprawdę będę widział, że szkoda go trzymać, no to wtedy będziemy się musieli rozstać i zostaną nam trzy, daj Boże, żeby zostały trzy. Ale na ten moment są, więc tak, słów kilka, wyjaśnienia. Wyjmujemy, ważymy, pokazujemy, co jest. Waga wskazuje 0. Łapiemy po kolei. Mam nadzieję, że mi się to uda na jednym... Chodź. Nie? Na jednym nagraniu to zrobić, żebyśmy nie cieli. Czyli pierwszy ten... Co tu mamy? 2,55. Teraz jeszcze tylko pokażę w gwoli ścisłości. O, przepraszam bardzo. Nie, dobrze powiedziałem. On jest 11,32. Tak. Przepraszam, małe sprostowanie. 11,31 będzie ten, bo on tak był wysadzony. 1, 2, 3, 4. No, już. Już się sytuacja wyjaśniła. Tak wygląda tutaj. Powiem wam, on nie jest głupi, bo włos zrobił fajny. Znaczy fajny. Stosunkowo, bo to jest ta wersja młodzieżowa włosa. Łapki też będą miały grube, bo to łapki z tego ojca. Ten samiec 11,47 był naprawdę na ładnych łapach. No ucho to ja wiem, że tak jak wam mówiłem, one wstanie. To ucho się będzie trzymało. Ktoś może powiedzieć 2,55 w wieku, gdy one są z 11 listopada, więc mają 2 miesiące i 9 dni. To jest dobra waga. Ale w stosunku do rodzeństwa nie jest dobrą, no słabszy jest. To jednak się zaczyna coraz większa ta różnica między nimi tworzyć. Co wiem, że będzie się tylko pogłębiało. Jak nie ruszy z kopyta z jedzeniem, to będzie się pogłębiało. Zobaczcie, ten ma 2,85, ale wskakuje na 2,90. To już mamy 40 deko, nie, 35. I to jest właśnie 11,31. Tak, musiałem już się przychylić kamerą, pokazać wam, że nie pomyliłem się z numerkami. 11,31 i tfu, powiem szczerze, chyba to jest właśnie ten, co tam od początku tak mi się wydawało, że będzie się zapowiadał na najlepszego, na najmocniejszego samczyka. Taki jest żwawy. I na tym stoliku tak naprawdę są drugi czy trzeci raz, więc ten stolik, powiem wam szczerze, ma coś w sobie takiego, że jeżeli królik nie jest do niego przyzwyczajony, a ten stolik już jest, nazwijmy to stolik po prostu, od dosyć dawna, półtora roku, nie zmieniany ten dywanik. Tutaj już jest przeróżne zapachy, bo i samce zostawiały po sobie ślad i samice. Także one są rozkojarzone. Często jak tutaj wejdą, mają milion zapachów, więc nie skupiają się na prezencji, tylko skupiają się na obwąchaniu wszystkiego. Ale według mnie, zobaczymy, 11,31 powinien być jednym z lepszych królików w miocie. No wiadomo, to jest ciężkie wyrokowanie już w tym momencie, gdzie króliki mają niespełna 2,5 miesiąca. Ale powiem wam, że często takie jak ten, oczywiście jak mu zdrowie dopisuje, to ten, co od początku się wyróżnia, to idzie fajnie. 11,33, żebym wcześniej, później musiał pokazywać. 2,80. No to widzicie, 11,31, 100 gram, 10 deko jest większy. To jest drugi z tych lepszych braci, a trzeci ogólnie z samczyków, bo dwójka też jest samczyk. A tu już widzicie, będzie troszeczkę inny rodzaj włosów. U tamtych takie przebitki się bardziej ciemne robiły. Ten nie ma takiej przebitki, przynajmniej na razie. Ten ma troszeczkę jaśniejszą. No zobaczymy, zobaczymy. Niech się rozwijają. Teraz tak naprawdę, mimo że to nie są ogromne przyrosty, chyba będzie... Widzicie, nie sprawdziłem poprzedniego nagrania, ale wydaje mi się, że to będzie oscylowało w granicach, tak uśredniając w miocie, 70 do 85 deko na 2 tygodnie, czyli by wychodziła średnia z tego, wyliczając 1,5 kilo miesięcznie. Więc nie jest to oszałamiający wynik. Tak jak wam mówiłem, bywały przypadki do 2 kg, ale one w pojedynkę siedzą od tygodnia. I widzę właśnie, że odkąd poszły w pojedynkę, to troszeczkę przyspieszyły te tempo, więc myślę, że teraz to tempo będzie jeszcze wzrastało, bo jak one już tutaj ogarną te klatki, ogarną, że są same, to powinny dojść do takiego pełnej sprawności jedzeniowej i ruszyć z jedzeniem, przynajmniej mam nadzieję, bo też nie chcę tutaj, wiecie, wam naopowiadać farmazonów, a się okaże, że one wcale tak nie będzie. No i rodzyneczek, czyli samiczka, 11,34. Tak, 11,34. I samiczka ma 2,80-2,85. No więc jak sami widzicie, ten pierwszy zaczął odstawać znacząco. Był ten moment, że nadgonił, był moment, że potem znowu stracił. No i teraz będzie się pogłębiała według mnie ta proporcja. No i tak jak widzicie, ten wcześniejszy, co wam mówiłem, że jest troszeczkę, nie ma takiej ciemnej tej przycieniowania włosów, ta samiczka ma to.
Więc on troszeczkę będzie pewnie inny pod względem barwy niż ta trójka, bo i ten co to ucho mu ucieka, tak samo jest, niż ta trójka, czyli niż tych dwóch braci i ta samiczka. No ale to tam nie chodzi o to, włosa by była, by wyrósł fajnie, to tam będziemy się przejmować, czy jaśniejszy, czy ciemniejszy. I takie króliki są ładne. Wiadomo, ciemniejszy zaraz wzbudza zainteresowanie, ale nieraz ten jaśniejszy może nadrobić budową. To, co mogę właśnie o nich już na ten moment powiedzieć, mimo że są maluchy. Zobaczcie sobie. Łapy mają naprawdę ładne, mocne łapy. I to, co mają, to będą już widać, że szerokie. Zady nie idą takie długie, szczurowate. One potem jeszcze, wiadomo, długość zrobią. Ale idzie proporcja, idzie taka fajna szerokość. Nie są jakieś przychudzone te króliki. Powiem wam szczerze, gdybym miał je wrzucił teraz na samą lapinę, jakbym nie wchodził w ogóle na tą mieszankę zbożowo, na ten farm pasz, tylko ciągnął i na lapinie od początku, śmiało myślę, że 20, 30, może 40 deko byłoby już więcej na wadze. Ale tak robiłem. Potem bywały sytuacje, że przychodził taki moment stagnacji. Jak wchodził na inne jedzenie, on słabiej jadł i to, co nadrobił za malucha, potem tracił. Więc w tym roku próbuję, jak wiecie, lubię kombinować, lubię próbować. W tym roku próbuję troszeczkę innego podejścia, innego sposobu. Robię to bardziej powolnie, tak mi się wydaje, bo jak będziemy tu od razu zboże i ten farfarz dawać, ale może to finalnie przyniesie lepszy efekt, może finalnie one lepiej będą się wtedy sprawowały, lepiej wyrosną. Także na dzisiaj to będzie tyle. Przepraszam raz jeszcze za to opóźnienie zeszłotygodniowe. Trzymajcie kciuki, że będzie lepiej. No a u mnie sytuacja taka jest, jaka jest. Powiem wam szczerze, cieszę się, że mam ten miód. Cieszę się, że mam ten miód, bo on mnie naprawdę trzyma przy takim hodowlanym funkcjonowaniu. Bo tak jak wiecie, jak wam opowiadałem, ten kryzys z tymi wykotami zrobił swoje. Człowiek troszeczkę już zwątpił. No ale ta czwórka, jako już wam obiecałem kontynuować te ich nagranie, ich pokazywanie, w człowieku wyzwala taką dodatkowo, nazwijmy to, energię, żeby wziąć się do pracy i iść, mieć nadzieję, że będzie lepiej. Także podsumowując, przepraszam, dzięki za oglądanie, dzięki za jesteście, bo komentarzy naprawdę odzewu mam bardzo dużo. Trzymajcie kciuki, żeby było lepiej, żebym takich miotów jak ten mógł przynajmniej 10 czy 15 wam pokazywać, bo tyle powinno być przy takiej ilości samic, jak ja mam, to nie ukrywam, w tamtym roku miałem mniej samic i miałem, tak jak wam mówię, ze stycznia 80 młodych, to w tym roku powinienem mieć lekko setkę, jak nie więcej. No a mam jedno piąto. No nic. Tak bywa. To jest hodowla. Wszystkiego dobrego. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia.